Witajcie na kanale Studio Opatów. Ja nazywam się Michał Pobratyn. Mamy 7 grudnia 2022. Przepraszam, bo już któryś raz zbieram się do nagrywania tego filmu, ale historia, którą chcę wam opowiedzieć, tak mnie... Że już trzeci raz chyba nagrywam ten film, o ile się nie mylę. Tak więc, o czym chciałem powiedzieć. Dzisiaj 7 grudnia wypada środa, dzień targowy w Opatowie. Jak to zawsze, poszedłem na targ, pojechałem. Chciałem zrobić zakupy na cały tydzień, bo no, wolę robić zakupy na targu niż w hipermarketach. I no, wszyscy wiedzą, dzisiaj pogoda była parszywa. No, deszcz, śnieg, wiatr, zimno. Nie fajnie ogólnie. Może nie jakiś mróz, nie było strasznego, ale no, nie było przyjemnie. No i co? No ludzie, całkiem sporo ludzi, o dziwo, pomimo tej pogody, było na targu, chcących zrobić zakupy. W miarę szybko i w miarę szybko iść do domu, że tak powiem, no, uciec przed pogodą, żeby po co moknąć i marznąć dłużej niż trzeba, prawda? Tak i ja chciałem zrobić zakupy też. No i cóż, no, jedno, drugie stoisko kupuję, co mi jest potrzebne. Towary na produkty żywieniowe na cały tydzień. No i stoję w kolejce do ostatniego bodajże stoiska, w którym chciałem zrobić zakupy. Zimno, wieje, deszcz, śnieg, brzydko. No i cieszę się, że już tylko dwie osoby przede mną stoją w kolejce. No ale niestety nie. Nie ma lekko, jak to by zacytować klasyka. Wybaczcie, że tak zerkam, ale nie chcę nic pominąć, nie chcę nic pomieszać. Trochę sobie zrobiłem notatki. Tak więc, jak mówiłem, nie ma lekko. Bo okazuje się, że te dwie osoby, to, które stały przede mną, to były jakieś osoby, że jak tych, ich nazwę od teraz w cudzysłowie, kontrolery. Ze skarbówy, jak się później okazało, z urzędu skarbowego. Rozumiecie, stoję przy stoisku, za mną około 10 osób, no nie liczyłem, ale około tylu było, bo do stoiska jest duża kolejka, ludzie lubią te towary, nie będę tu mówił kto, komu, gdzie, dlaczego, bo nie chcę też nikomu tam, nieważne. No i kontynuując, śnieg, deszcz, pogoda pod psem, a tych dwoje pakują się, bo to był pan i pani, kontrolery, w cudzysłowie. Pakują się na samochód, pakują się tam, gdzie jest żywność, gdzie sprzedający trzyma te wszystkie towary, które podaje kupującym. Co ciekawe, do niedawna mieliśmy paranoję, wciskali nam paranoję, maseczki, rękawiczki, mandaty, zabrak maseczek. Ale państwo kontrolery wciskają się na pakę z żywnością, bez maseczki, bez rękawiczki, bez jakiegoś fartucha ochronnego. Cisną się tu słowa, ale no postanowiłem je omijać, bo nieważne. Rozumiecie tą paranoję, która do niedawna panowała. I teraz po prostu każdy zapomina o tym i każdy ma to słowo, które omijam. Ciekaw jestem, tak na marginesie już powiem, bo już też zaczyna mnie podnosić ciśnienie. Ciekaw jestem na marginesie, czy oni mają prawo wchodzić na zaplecze, że tak powiem też w cudzysłowie, bez maseczki, rękawiczek, jakiegoś właśnie fartucha ochronnego. Skąd ja mam wiedzieć, czy na przykład na ubraniach ci państwo nie przeniosą jakiegoś świństwa, jakieś tam, no nieważne. Skąd mam wiedzieć, czy któreś z nich akurat nie jest chore w tym momencie, w którym wchodzi i dycha na całą żywność, jaka jest w tym akurat samochodzie. Taka sytuacja. No cóż, idąc dalej w tą sytuację, stoję już przed samym stoiskiem i widzę, słyszę, że jak niemiły kontroler każe osobie sprzedającej, żeby sprzedawała, żeby sobie nie przeszkadzała,
żeby tam obsługiwała klientów. Jednocześnie cały czas zadaje pytania, co coś się pyta, o coś, cały czas odwraca uwagę. No okej, będąc sprzedawcą, sprzedawaj, wydawaj towar, wydawaj resztę, miej wszystko na uwadze i jeszcze ogarniaj kontrolę. Moim zdaniem ciężko jest ogarnąć taką podzielność uwagi. No, nie wiem, może niektórzy mogą, ale to nie każdy ma takie zdolności. Takich zdolności no tylko pozazdrościć, prawda? Ja bym chciał mieć, niestety nie. Jak już trzeba coś policzyć, to muszę się skupić na tym, a nie słuchać pytań jakiegoś kontrolera. Po kilku minutach czekania przed właśnie tym stoiskiem straciłem cierpliwość i zapytałem, czy nie mogliby robić tych kontroli nie w takim czasie, że jest pogoda parszywa, a w kolejce ludzi tłum? No cóż, na to pytanie kontroler po chamsku, w chamski sposób odpowiada, że on mi nie przeszkadzał. Mi nie przeszkadza. I żebym ja jemu też nie przeszkadzał wykonywać jego obowiązków. No to zaraz, ja czekam dodatkowych parę minut w parszywej pogodzie, bo on sobie bzdurał kontrolę i on mi nie przeszkadza, tak? To jest chore po prostu. Poza tym zwróciłem mu uwagę, temu co niby nie przeszkadza mi, że nie powinien takim tonem i takim tekstami odpowiadać, bo z moich podatków, z naszych podatków, z tych wszystkich ludzi, którzy stali w kolejce podatków, ma wypłaty. I niech nie traktuje tych ludzi jak bydła na mrozie, za przeproszeniem, bo już wtedy mnie poniosła nerwa niestety. I teraz też już mnie ponosi. Muszę capnąć chwilę, wybaczcie, bo no, sytuacja jest taka, że no, człowiek potrafi się zdenerwować, jak ludzie, którzy za nasze podatki jeszcze utrudniają nam życie. Bez komentarza dalej. Pozwoliłem sobie też powiedzieć, aby poszli kontrolować niemieckie hipermarkety. Bo tu już padłaby nazwa, ale zagraniczne hipermarkety niech idą kontrolować. Zamiast dręczyć małych przedsiębiorców, ale tam przecież nie pójdą, bo albo siedzą w kieszeni, albo korporacje mają na tyle dobrych prawników, że się nie dadzą i tyle, nie? Albo ewentualnie kupią sobie jakąś ustawę, żeby nie płacić podatku. Wykażą stratę. Rozumiecie? Kto ludziom na targu zwraca podatek, czy umarza podatek z powodu tego, że oni by wykazali stratę? Kogo to obchodzi? A tutaj wielka korporacja, wielka sieciowa, która sprzedaje nie jedzenie, tylko jedzeniopodobne towary, ma, że tak powiem, ulgi podatkowe i w ogóle dużo lepsze warunki. Niedługo kampania wyborcza zaczyna się i zacznie się znowu agitka na targowiskach. Różne urzędnikiery i politykiery, w cudzysłowie. Znowu zaczną mydlić oczy i wciskać bzdury. Może trzeba by wtedy zapytać ich o kilka niewygodnych tematów. Wiecie, oni przed wyborami zawsze przypominają sobie o wsi, o przedsiębiorcach, którzy są związani właśnie z produkcją rolną. Aby wtedy nałapać sobie głosów, bo wieś to jest bardzo duży elektorat. Zresztą niedoceniany, oprócz chwil, gdy trzeba głosy zdobyć. I będzie tak na pewno, że przed kampanią będą chodzić, będą się z wami kumać na różnych straganach, targowiskach, sobie tam coś kupią. Pewnie też za pieniądze z jakiegoś budżetu przeznaczonego na to. Będą wam wtykać i wciskać kity, żebyście tylko oddali na nich głos, a oni później przyślą na was kontrolę. No bo przecież nie sądzicie, że kontrola wzięła się sama z siebie. Jest sztab urzędników, którzy decyduje na,
Zresztą idący taki kontroler czy urzędnik ma pewnie też konkretny target, że ma zdobyć tyle mandatów i tyle, i co to kogo obchodzi reszta. Poza tym kuriozalna dla mnie sytuacja jest taka, że ktoś wychodzi sobie z ciepłego biura opłacanego z naszych podatków i jego praca nie wytwarza nic oprócz przepisów, często durnych, i papierów, ton papierów, makulatury i innej biurokratycznych bzdur. To wytwarzają. I on idzie kontrolować kogoś, kto w środku nocy wstaje, ładuje na samochód towary, zapierdziela na targ, żeby od rana móc je sprzedawać ludziom, niezależnie od pogody, niezależnie od różnych innych uproszczeń i udogodzeń, które nam władze aplikują. I ta osoba jedzie na targ, żeby robić PKB tego kraju. Coś może nie wytwarza, ale wytworzony towar sprzedaje dalej ludziom pośredniczy. Nie jest to łatwe, nie jest to przyjemne, no ale niestety ktoś to musi robić. I ci ludzie robią PKB tego kraju. Natomiast inni twórcy ustaw, przepisów i innych udogodnień zarzucają nas tylko tonami papierów, które później my musimy utylizować przecież, nie? Eko. Urzędarz wyjdzie sobie z biura przewietrzyć się, komuś zrobi na złość, a w dodatku jego wizyta będzie kosztować grubo, bo ich wizyty grubo kosztują. Ale cóż to. Target osiągnięty. Mandat poszedł, cel zaliczony. Ciekawa rozmowa jeszcze wynikła kilka stoisk dalej. Też tu nie będę mówił, o jakie stoisko chodzi. Kilka stoisk dalej, stojąc w kolejce, usłyszałem z tyłu kolejki takie stwierdzenia chwalące tych, co to tak niby rzekomo dali za darmo. Śmiać mi się chce, no ale odwróciłem się do tej osoby i powiedziałem, że nie ma nic za darmo. Wszystko, co za darmo, ktoś musiał zapłacić wcześniej. Kto za darmo? Komu da co? W tych czasach to nawet po twarzy za darmo ciężko zebrać. No cóż, mina tej osoby była taka mieszanka niezrozumienia i oburzenia nawet, no. Że jak to, co to ja, na tych, co tacy są dobrzy, za nasze pieniądze. No cóż, za to, za darmo rzekome, bardzo dzisiaj wyraźnie zapłacił właściciel z kilka stoisk obok. Za to za darmo. No cóż, lekcja socjalistycznej ekonomii. Macie to swoje za darmo. Za darmo jest, tylko wiecie co. No cóż, nie chcę tu się już więcej rozwodzić nad tym tematem. Temat jest taki, no cóż, rządzą nami urzędasy, które nie mają w sumie często pojęcia o życiu. Cóż ktoś może mieć pojęcia o życiu, skoro tylko przerzuca papiery i narzuca na innych kontrolę. Poza tym jeszcze robi to tak, żeby utrudnić jak największej ilości osób życie w tym danym momencie tej kontroli. Obłuda i hipokryzja. No ale cóż. Smutne, nie lecz prawdziwe. Tyle dla was, bo już ten filmik trwa prawie 15 minut. Też kilka razy aż ciśnienie mi podnosił. Pewnie nie jednemu z was też podniesie. Pewnie nie jeden z was też miał bliskie spotkanie ze skarbową. Idą święta. Wszystkim życzę najlepszego. A wszelkim urzędasom ze skarbowy, z innych urzędów, które tylko szukają, gdzie nam uszczelnić podatek. Miałem inne słowa dla was, ale nie, daruję sobie, po prostu nie życzę wam niczego dobrego. I tyle. Wzajemność. Koniec. Dziękuję bardzo za uwagę.
Tyle ode mnie, Studio Patów, Michał Pobratyn, czołem.